Witam Państwa serdecznie w studiu Paulinianum. Dziś naszym gościem jest ojciec Marcin Ciechanowski, zapewne znany Państwu Paulin, posługujący na Jasnej Górze. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Kościele i o jego misji, jego podstawowym celu, o jego fundamencie być może nawet. I właśnie, ojcze, mam do Ciebie takie pytanie. Co jest właśnie tą podstawową misją, tym podstawowym celem Kościoła? Celem w ogóle Kościoła, czym w ogóle jest Kościół, co w ogóle Kościół robi. Po pierwsze, Kościół przekazuje życie. Ja idę do Kościoła po życie, nie? Tylko życie nie jest z Kościoła, nie? Ja nie mogę powiedzieć, ludzie przyjdźcie do mnie, ja wam dam tutaj, nie? Ja wam dam Ducha Świętego, bo tak nie jest. Kościół, nie jestem dysponentem Ducha Świętego. Ja nie dysponuję Duchem Świętym. On dysponuje mną. Więc Kościół przekazuje życie, bo jest matką. A tym, który jest źródłem życia i który jest życiem, jest Bóg. Z tego powodu Jezus mówi, nikogo nie nazywajcie waszym ojcem. No bo Bóg jest ojcem, nie? Kościół jest matką, bo pośredniczy w przekazie życia. Kościół jest matką, ojcem jest Bóg. On daje życie, Kościół pośredniczy w przekazie życia i ostatecznie o to chodzi, nie? I też może jest też tak, że im mniej tego życia przekazuję, tym bardziej skupiam się na sprawach drugiego, trzeciego, czwartego planu. Prawda? Takie pomysły, takie karteczki do spowiedzi, różne, prawda, inne strukturalne rzeczy, które są potrzebne, które są też konieczne, ale które są sprawami nie pierwszego planu, bo przede wszystkim przekazuje Kościół życie, które jest z Boga, nie? I tak, po to idę do Kościoła, ale też papież Benedykt XVI, to był 2000 rok, był synod w Kościele i on przewodniczył Eucharystii i głosił Słowo Boże i Benedykt XVI mówi tak, wprost, mówi, Kościół istnieje dla ewangelizacji. Czyli to jest cel Kościoła, tak powiedział papież Benedykt XVI. Kościół istnieje dla ewangelizacji. To cytat, nie? Z tego. No właśnie, bo co to jest ewangelizacja? Przekaz życia, nie? Przekaz wiary. I po to istnieje Kościół. Ma przekazywać wiarę, przekazywać życie. To jest cel Kościoła. Po to Kościół został ustanowiony. No właśnie, czyli głoszenie dobrej nowiny, czy jak Benedykt chyba XVI sam mówił, radosnej, żeby to bardziej w ten sposób akcentować, że to jest radosna nowina. I teraz pytanie brzmi, czy na tym się przekazywanie tej radosnej nowiny kończy? Na zasadzie Kościół mówi, że jest Jezus Chrystus, jest zmartwychwstanie, jest zbawienie i na tym się, że tak powiem, ta rola ewangelizacji kończy? Czy ona ma też za zadanie przekonać tego, który nie do końca, być może nawet po poznaniu dobrej nowiny, jest nieprzekonany co do jej prawdziwości? To znaczy, ja bym był daleko od tego, żeby kogoś przekonywać, bo przekonanego się nie przekona. Każdy ma swoje racje, nie? Więc przekonanego ja bym nie przekonywał. Ja miałem taką pokusę kiedyś. Pokusę to mam zawsze. Tylko że dzisiaj rozumiem, że to nie tak. To, co ksiądz Twardowski pisał, nie przyszedłem Pana nawracać. Nie? I ja myślałem, wiele lat tak myślałem, nawet jak zostałem kapłanem, że ja mam ludzi nawrócić, nie? Że ja idę do parafii, idę na ambonę po to, żeby człowiek się nawrócił, a to jest bardzo złudne. Właśnie nie. Ja mam głosić Jezusa, nie? Głosić dobrą nowinę, czyli mam ewangelizować. Kto się nawróci i przyjmie, tak. Człowiek jest wolny, może nie przyjąć, nie? Więc oczywiście głoszę po to, aby ktoś został zbawiony, bo nie może być zbawiony bez tego głoszenia, jak pisze święty Paweł, nie? Ale ja sieję, ale nie ode mnie zależy owoc, prawda? Jeden sieje, drugi zbiera, więc moim celem nie jest wszystkich nawrócić. Moim celem jest głosić wszystkim, których spotkam, najlepszą nowinę, że Chrystus
zmartwychwstał, że Chrystus w ogóle przyszedł po to, żeby zaznać śmierci, w którą człowiek wszedł, uciąć ją od korzenia i zmartwychwstał, dając nam swoje życie. Nie? I ja mam głosić Ewangelię, mam głosić dobrą nowinę, ale nie mam wszystkich nawracać, nie? Właśnie to bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że w takim powszechnym rozumieniu rolę księdza pojmuje się, między innymi oczywiście, w taki sposób, że ksiądz ma za zadanie iść i nawrócić człowieka. Okazuje się jednak, nie wiem, może państwo to wiedzieli, ja nie, że właśnie rola księdza to jest ta ewangelizacja czysta. Ksiądz ma mnie nauczyć, nie nauczyć, przekazać dobrą nowinę, a niekoniecznie zakorzenić ją we mnie, że ja teraz w nią uwierzę, nawet jeśli się z nią spotkałem, jeśli o niej usłyszałem. Dlatego to poruszam, bo jest wśród wielu osób, które spotkały się z dobrą nowiną. Uwierzyły w nią, przyjęły ją do serca. Taka piękna skądinąd potrzeba niesienia jej dalej. Ale mam wrażenie, może się mylę, ale jednak gdzieś tam też w otoczeniu, w którym się znajduję, nie chodzi mi o Jasną Górę, ale wśród wielu znajomych, mam taki właśnie, nie wiem, czy słowo inkwizytor to będzie dobre słowo, ale chodzi mi, nie, bez złośliwości, właśnie takich, którzy chcą na siłę. Nie włożyć człowiekowi, błądzisz, mylisz się, Pan Jezus żył, zmartwychwstał i daje nam życie. Często jednak spotykają się z pewnym oporem, ze ścianą, no tak jak sam zresztą ojciec powiedział. I teraz moje pytanie brzmi, współczesna ewangelizacja, jak się za to zabrać? O, w ten sposób zapytam. Jak się współcześnie zabrać za dobre ewangelizowanie? Przede wszystkim Bóg jest duchem propozycji. Jeśli chcesz, mówi, nie? Demon jest duchem przymusu. Więc on, Pan Bóg nie zmusza nikogo, nie? No, nie da się na siłę w kimś zakochać, bo ten ktoś chce, nie? No, no to jest niemożliwe. Ani w ludzkim świecie, tym bardziej w Bożym. No, nie. Bóg zawsze mówi, jeśli chcesz, nie? No więc to nie chodzi, żeby teraz na siłę ktoś się miał nawrócić właśnie, nie? Ja mam głosić, kto przyjmie, to przyjmie, nie? I człowiek jest wolny z natury i Bóg szanuje wolność człowieka, więc ja nie mogę nie szanować wolności człowieka. To też, to prawda, tylko właśnie mówię, często jest z nas, ona wynika pewnie z takiego wewnętrznego poczucia dobra, no chciałbym, żeby ci było lepiej i wiem, że z Bogiem na pewno ci będzie lepiej. No i stąd może jest ta potrzeba takiego trochę na siłę, no troszeczkę mi to przypomina takiego rodzica czy opiekuna, który tam gdzieś dziecko trochę zmusza dla jego dobra, nie? Bo dziecko tego nie wie, ale faktycznie jest tak, jak ojciec powiedział, że to demon się nie pyta, demon wchodzi bez zaproszenia, a Pan Bóg jest bardziej kulturalny. Jak mi otworzysz, to wejdę, jak mi zamkniesz, to nie będę się narzucał. A ta współczesna ewangelizacja. Ojciec się znowu uaktywnił na YouTubie, więc widzę, że jest walka przez te nowe media do tego, żeby słowo się niosło. Takie może swoje spostrzeżenia odnośnie ewangelizacji w XXI wieku może ojciec ma. Jak to czynić? Jak głosić dobrze słowo i dobrą nowinę w XXI wieku? Więc jeżeli chodzi o moje przygotowanie się i ewangelizację, no to osobiście dość długo się przygotowuję do słowa, do głoszenia słowa, nie? Do homilii, nawet bardzo długo. I proszę Ducha Świętego, żeby On był gospodarzem tego czasu. I otwieram Biblię i czytam ten fragment, który na przykład chciałbym, żeby był zinterpretowany. No i czytam go i czekam. Po prostu jakbym stanął przed taką wielką komodą, która ma wiele szuflad. Ile słów, tyle szufladek, więc jest olbrzymia po prostu, nie? No i patrzę, która się jakaś wysunie. Nieraz żadna, więc jeszcze raz czytam. Patrzę, nic. Jeszcze raz. I zawsze jakaś się wysunie. Nigdy nie jest tak, że nic nie mówi to słowo, nie? I jeżeli się coś wysunie, nie? Że tak powiem, jakaś szufladka, no to tam wchodzę, nie? I szukam dalej. Więc jakieś słowo, które mnie zaczepi, nie? To słowo, które usłyszę bardziej, no to wtedy w to wchodzę. Nie? Jeżeli to jest tekst Starego Testamentu, no to patrzę sobie, jak to brzmi po hebrajsku. Jeżeli to jest Nowy Testament, no to patrzę po grecku,
jak to oryginalnie brzmi, prawda? Żeby też dokładnie to zinterpretować, no i potem dalej i dalej. Na ile mi oczywiście czasu starczy, tak jakbym siedział w restauracji i zamawiał tyle potraw, aż po prostu przestanę być głodny. Więc człowiek lubi siedzieć w restauracji, może 2 godziny siedzieć, jeżeli jest dobra rozmowa i jeszcze lepsze jedzenie, prawda? Więc dlaczego bym miał nie przygotować się do kazania siedząc 3 godziny, nie? A że to jest piękne, no to zamawiam następne posiłki, jeszcze potem deser na koniec, więc długo się przygotowuję, bardzo to lubię. Tak, bo poważnie traktuję tych, do których chcę, żeby Jezus coś powiedział przez moją posługę, nie? To tak osobiście odnosi się do mnie. I potem zaglądam w to, co komentowali ojcowie Kościoła. Dlaczego? Albo oczywiście no, nauczanie Kościoła, katechizm i tak dalej, nie? Naukę papieży. Bo o to chodzi, żeby mieć dobrą optykę i dobry przekaz, żeby ten, któremu chcę przekazać słowo, ewangelizując, miał też prawidłowe widzenie, nie? Boga, rzeczywistości, samego siebie, innych. Prawidłowo widzieć. I no i jest taki fragment z Ewangelii, kiedy Jezus uzdrawia ślepego, niewidomego człowieka, nie? I teraz Jezus czyni taki gest, że nakłada temu niewidomemu ślinę na oczy. Ślinę na oczy. Co to znaczy? To jest pewien obraz. Żeby ten człowiek mógł prawidłowo widzieć, musi być ślina nałożona na oczy. Dlaczego Jezus ją nakłada? Bo ślina to jest pewien obraz, nie? Ślina to jest to, co wychodzi z ust Jezusa. Czyli tak naprawdę obraz Słowa. Słowa Bożego, nie? Zresztą, kiedy Jezus był kuszony przez diabła na pustyni, to odpierał ataki cytatami z Księgi Powtórzonego Prawa i jeden z nich odpierał tak, mówiąc: nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych, nie? Więc słowo jest tym, co wychodzi z ust Jezusa. Więc ślina, która jest z ust Jezusa, jest obrazem słowa. Słowa Bożego, nie? Więc żeby dobrze widzieć, człowiek potrzebuje słowa, ale to nie tylko to, nie? Nie samo słowo. No tak, bo Pan Jezus, to co ojciec wielokrotnie powtarza, kiedy nakłada ślinę, to dopiero pojawiają się pierwsze widoki u niewidomego, ale jeszcze nie widzi czysto. No nie, bo widzi ludzi jako drzewa. Dokładnie. Nie ma dobrego spojrzenia. Widzi ludzi jako drzewa, no widzi, że jakiś tam kontur, coś się dzieje, ktoś idzie, ale kto to jest? No to inna para kaloszy. W związku z tym nie tylko słowo. Zresztą, kiedy diabeł kusił Jezusa, no to też żonglował cytatami z Biblii. Właśnie tutaj chciałem się odnieść do tych kościołów, często kościołów protestanckich, szczególnie w Ameryce, których jest tam tysiące zborów, bo każdy ma swoją interpretację Pisma Świętego i na tej podstawie buduje nową, że tak powiem, filozofię wokół Świętej Księgi. A jednak, kiedy mamy ten fundament w postaci nauki tradycji Kościoła, ojców, doktorów Kościoła, to pozwala nam to właśnie widzieć lepiej chyba. Podobnie jak właśnie w przypadku tego ślepca. Cóż z tego, że znam tylko słowo, skoro tak naprawdę jeszcze może nie do końca widzę i rozumiem, o co w tym naprawdę chodzi. Tylko nie rozumiem, tylko chyba. No właśnie tak. Zostawiam sobie taką furtkę. Nie, ponieważ druga rzecz, którą robi Chrystus, wpierw nakłada ślinę, słowo, czyli Słowo Boże, czytam Biblię, ale druga rzecz, Jezus po raz drugi nakłada na niego ręce, gest nałożonych rąk. Co to jest? To jest przekazanie właśnie Ducha Świętego. Kościół przekazuje Ducha Świętego, przekazuje życie z Boga, nie? Więc ten gest, chociażby jak biskup nakłada ręce na kandydata do święceń i wtedy staje się kapłanem, nałożenie rąk, nie? Potem kapłan nakłada ręce nad najświętszymi postaciami chleba i wina, potem stających się właśnie ciałem i krwią Chrystusa, nie? Już nie mówiąc o tym geście nałożenia rąk, kiedy przychodzi ktoś do namaszczenia chorych, prawda? Wpierw jest gest nałożenia rąk. To jest istotny gest. Wtedy przychodzi Duch Święty, nie? Więc żeby człowiek miał dobre widzenie, musi być ślina i musi być nałożenie rąk, czyli Duch Święty, nie? Więc czytam Biblię i która jest
która jest interpretowana przez Kościół, nie? Przez Ducha Świętego, który jest w Kościele. Więc, bo objawienie Boże to dwie rzeczy, nie jedna, dwie rzeczy. Pismo Święte i tradycja Kościoła. Więc, żeby człowiek dobrze widział, musi być Pismo Święte, ślina i tradycja Kościoła, Duch Kościoła, czyli gest nałożonych rąk. To są te dwie rzeczy, które są konieczne do prawidłowego widzenia. Więc jeżeli głosić Ewangelię, jeżeli ewangelizować, to te dwie rzeczy muszą następować razem z sobą, nie? I Słowo Boże, i tradycja Kościoła. Czyli wszyscy nasi widzowie, którzy by zechcieli pójść i głosić dobrą nowinę, mają krótki instruktaż od ojca Marcina, co zrobić, jak się przygotować, nim weźmiecie ze sobą swój tobołek i pójdziecie do ziemi Panu głosić dobrą nowinę. I jeszcze na koniec muszę zapytać, bo często nam się ewangelizacja kojarzy głównie ze słowem. Wszakże w tej formie nawet sami apostołowie szli, ale chyba nie należy zapominać o tak zwanym również geście, a w zasadzie o postawie i czynie. No bo kiedy nasze słowa nie idą w parze z naszą postawą, to z tej ewangelizacji no nie wyjdzie chyba nic dobrego. No to prawda. Mamy czterech ewangelistów. Mateusz, Marek, Łukasz i Jan, najmłodszy. Mateusz, Marek, Łukasz to synoptycy. Oni z podobnej perspektywy patrzą i piszą, a Jan zupełnie z innej, prawda? Chociaż każdy pisze prawdę i często jest, znaczy wszystko jest natchnione, ale jakie fajne to jest, że jest często natchnione to, co ich różni, prawda? Bo jeżeli, przypuśćmy, ja teraz patrzę na Pana, to widzę Pana oczy, tak, twarz, ale teraz, bo Pan jest do mnie zwrócony, ale widzowie patrzą na Pana teraz z boku. Widzą jedno ucho, a ja widzę obydwa uszy, tak? W związku z tym każdy określiłby teraz Pana inaczej, bo co innego widzi, ale każdy z nas ma rację. Więc podobnie ewangeliści. Każdy z innej strony trochę patrzy na Jezusa i każdy dobrze pisze, bo każdy ma rację. Każdy pisze prawdę, lecz w inny sposób, nie? I teraz z podobnej perspektywy patrzy Mateusz, Marek, Łukasz, a ja z innej. I teraz, jeżeli chodzi o ten nasz temat, o który Pan mówi, czy tylko słowo, czy też czyn, no to właśnie i jedno, i drugie. Dlaczego? Jest taki fragment, kiedy Jan Chrzciciel wskazuje na Jezusa, nie? A ewangelizacja jest po to, Kościół jest po to, żeby wskazywać, ukazywać człowiekowi Chrystusa jako Zbawiciela. No i teraz Mateusz, Marek, Łukasz komentują to i piszą w taki sposób, ukazują, że Jan szedł, wystąpił Jan Chrzciciel i głosił, tam jest słowo keryx, czyli kerygmat, głoszenie, ogłaszanie, wykrzyczenie, prawda? On pokazywał Jezusa i głosił, to jest ten, to jest Jezus Chrystus, prawda? Głosił słowem, czyli idę i głoszę. Czy homilią, czy konferencją, no kerygmatem po prostu. Chociaż kerygmat to jest wydarzenie. To już nie jest teoria, to nie jest katecheza, to jest wydarzenie, to już się dzieje. Duch Święty przychodzi. No, kerygmat, nie? Więc synoptycy ukazują Jana Chrzciciela, który głosi. Ewangelizator, tak? Moglibyśmy powiedzieć. A Jan tak nie pisze. Jan pisze, że Jan Apostoł napisał w Ewangelii, że Jan Chrzciciel świadczył o Jezusie, nie? Świadczył. Dał świadectwo o Jezusie, tak dosłownie jest napisane, nie? Jan dał świadectwo. I damy słowo martyr, czyli świadek. Świadek i również męczennik, nie? Bo najlepsze świadectwo daje męczennik. Więc z jednej strony ewangelizacja to jest ci, co głoszą, a z drugiej strony również ci, co dają świadectwo. Nie potrzeba też dużo słów, ale jeżeli mówię, to zawsze muszę świadczyć o tym życiem. A mogę świadczyć życiem i niewiele mówić. Czytałem kiedyś no, bardzo wstrząsający, bo dla mnie taki reportaż, czy taki wywiad krótki z Gandhim. Myślę, że Gandhi jest wielu osobom znany.
No i dziennikarz się go pyta taką rzecz. On nie był chrześcijaninem, a dziennikarz go pyta, no a co myślisz, co pan myśli o chrześcijaństwie? I Gandhi mówi tak, uważam, że chrześcijaństwo jest to najlepsza religia na świecie. Dziennikarz zrobił oczy, nie? Tak mu wyszło jak jajka ze skorupki po prostu, nie? No i pyta jego tak, no ale jak? No to dlaczego nie jesteś chrześcijaninem? No nie rozumiem. A Gandhi mówi, a, no bo poznałem też chrześcijan. Więc to było przykre, prawda? Bo właśnie wiele zależy nawet nie od tego, co ja konkretnie mówię, ale od tego, jaki ja jestem. Moje świadectwo jest bardzo istotne. Więc to też mówi święty Paweł, odpowiadając już na koniec tego pytania. Święty Paweł mówi tak, jak ktoś mógł być zbawiony, skoro nikt mu nie głosił? Jak mógł ktoś głosić, skoro nie został posłany? Jak dobre, jak piękne są stopy zwiastunów dobrej nowiny. Zwiastunów, nie? Stopy. Więc jak ktoś mógł być zbawiony, skoro nie usłyszał właśnie kerygmatu, nie usłyszał? Nikt nie przyszedł do niego z ewangelizacją, z głoszeniem, nie? Dobrej nowiny. Ale jak ktoś mógł wyjść, skoro nie został posłany? Ale piękne są stopy tych, którzy głoszą, nie? Więc ja jako ksiądz, nie? Czy pan jako mężczyzna, który jest wierzący, ja mam nadzieję, że też, nie tylko religijny, więc jesteśmy powołani z natury w Kościele, żeby iść i głosić najlepszą wieść o Chrystusie, nie? Ale mamy mieć piękne, nie twarz, nie muszę na siłownię chodzić, żeby teraz zrobić wrażenie na tych, którym głoszę, bo to nie chodzi o wrażenie, nie? Nie mamy mieć pięknej fryzury, czy tam, mamy mieć piękne stopy, bo stopami się chodzi. W związku z tym mam sam iść drogą, o której głoszę, nie? Żeby moje czyny były takie, jak moje słowa, nie? Moje stopy mają być piękne, mam sam iść drogą, o której mówię innym i wtedy powie każdy, rzeczywiście to jest prawda, nie? Bo jeżeli dzisiaj, na przykład tu w studio, bym wziął gitarę i zaczął tutaj grać, to pan by wyszedł. A z kultury bym został, ale swoim przecierpiał. Ale widzowie by na pewno, to na pewno wyłączyli, tak. Dlaczego? Ponieważ ja nie umiem grać na gitarze. No szkoda, ale nie umiem. I instrument może być świetny, instrument może być bardzo drogi, wspaniały, dobrze nastrojony, ale będzie fatalne dźwięki wydawał, bo ja nie umiem na tym grać. Nie? Więc kiedy głoszę coś, ale sam tym nie żyję, każdy powie, ty jesteś fałszywy i przestanie mnie słuchać. Biblia niewinna, wspaniała jest, nie? Genialna. Słowo Boże, ale fatalne dźwięki przeze mnie wydaje, gdyż moje kroki idą inaczej niż to, co ja głoszę, nie? Więc i głoszenie, keryx, i świadectwo, martyr. Jedno i drugie musi być związane ze sobą. Musi iść w parze. No bez tego właśnie, tak jak to bardzo ładnie ojciec powiedział, mówię szczerze, bardzo ładnie, że bez tego ta Biblia będzie wydawać bardzo brzydkie dźwięki, choć jest najpiękniejszą z ksiąg. No to nawet nie jest księga, bo to jest słowo, znaczy to też jest takie rozróżnienie, jak święta, ja jako osoba świecka i może nie tak... A jest świętą księgą. Jest świętą księgą. Całuję ją po przeczytaniu. Tak jest. Mówię o to słowo pańskie i każdy kapłan całuje ewangeliarz, prawda? Ale nie podnoszę jej i nie mówię o to słowo pańskie, nie? Bo no. Przepisy liturgiczne są takie, że mówią kapłan, diakon nie podnosi księgi, nie? No może ktoś podniesie, ale to wtedy się robi właśnie nieczytelny gest, nie? Bo mam Biblię, ale to jest Biblia, prawda? Mm-hmm. Więc jak powiedział papież Benedykt XVI, czytam Biblię, żeby usłyszeć Słowo Boże, bo Słowo Boże to już jest wydarzenie, to już dzieje się, więc czytam Biblię, a Słowo Boga mam w uszach, mam je w sobie. Więc Słowo Boże to jest to, co do mnie dociera, kiedy czytam Biblię. I o tych słowach, które docierają do naszych uszu, o słowach Boga, porozmawiamy, ale już w następnym odcinku.
Za ten materiał bardzo ojcu Marcinowi dziękuję. Państwu także dziękuję, że byliście z nami. Przynajmniej dziękujemy tym, którzy wytrwali do końca, ale ojca Marcina można słuchać godzinami i tych materiałów nam na pewno nie zabraknie. Dziękuję serdecznie za wizytę w naszym studiu. Pierwszą i mam nadzieję nie ostatnią. Zresztą zapowiedziałem, że będziemy wkrótce rozmawiać o słuchaniu Pana Boga, także jeszcze ojciec do nas się, mam nadzieję, wybierze. Dziękuję raz jeszcze. Oczywiście zachęcam do udostępniania naszych materiałów, do polubienia ich, jeśli te materiały Państwu się podobały. No i oczywiście do śledzenia, trzeba być uczciwym, i do śledzenia oczywiście naszych mediów społecznościowych, do mediów społecznościowych ojca Marcina, bo tam ostatnio aktywność się wznowiła, także tam na pewno bardzo wiele atrakcyjnych, wartościowych treści się znajdzie.